podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu łukowskiego. Ta cała zmiana jest po to, że główną przyczyną jest potrzeba wprowadzenia tego trzeciego członka zarządu. Ja takiej potrzeby nie widzę i obojętne, co byśmy tutaj mówili w uzasadnieniu, no to finanse nasze są najlepszym uzasadnieniem do tego, żeby takiej zmiany nie było. Ogromny dług, a wprowadzamy sobie kolejnego członka za 10 tysięcy złotych. Są takie plany, by jeden z członków zarządu taką funkcję pełnił i w szczególności, chociaż nie tylko, miał nadzór nad SPZOZ-em. Ja uważam, że nie jest potrzebna kolejna osoba na tym pokładzie, która by nadzorowała nadzorującego. Ja mam taką praktyczną propozycję, żeby już tą funkcję nazwać nie członek, bo to słabo brzmi na pieczątce, tylko wicestarosta. To uzasadnienie do projektu uchwały, które powinno nam mówić, po co my robimy tę zmianę, to jest nie mniej, nie więcej, tylko gniot. Zarząd przewiduje powierzenie urzędującej funkcji panu Krzysztofowi Szczęśniakowi. Może w uzasadnieniu zamiast usprawnienie pracy Rady Powiatu powinno być wykreowanie nowej osoby oraz stworzenie jej trampoliny do awansu samorządowego. Słuchajcie, szanowni państwo, że czasami punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czuję się, panie starostu, przez pana po prostu oszukany. Bo nie wierzę panu, jeśli pan mówił mi miesiąc, dwa miesiące temu, że zmian się nie szykuje, a nagle przez te dwa miesiące wydarzyło się tyle, że zmiana jest potrzebna. Ja tego nie kupuję. A kto kupuje takie uzasadnienie? Przekonamy się, panie starosto, jakby pan mi nie chciał przerywać, bo pan ma... Niczego nie sprzedają, także pan nie musi kupować. A zatem będziemy mieli starostów trzech. I to za chwilę będzie głosowane. Starosta Kozioł, starosta Wolski i starosta Szczęśnik. Czy jest nam to potrzebne? Niech pan zobaczy, ile pan jest lat starostą i jak po pańskich rządach będzie wyglądał budżet powiatu. Największe zadłużenie jest... I chciałem powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, szanując gorącą atmosferę naszej dyskusji, że to mi przypomina, że jak dwa lwy ze sobą walczą, to zawsze się jakaś hiena napotoczy. Więc ja naprawdę nie chcę, żeby pan starosta przerywał moje wypowiedzi. Kto z państwa radnych jest za tym, ażeby tę poprawkę wprowadzić do projektu naszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Za głosowało 10 radnych, przeciw 10, 0 wstrzymało się od głosu. Nie może być po prostu tak, jak pan czyta. Nauczcie się liczyć do 23 czy 4. Panie radny, proszę w ten sposób się nie zachowywać. Ja po prostu jestem tylko i wyłącznie człowiekiem, panie przewodniczący. Powiem panu rzecz następującą, co mogę powiedzieć cokolwiek? Panie radny, może za chwileczkę. Dobrze, przegłosujemy i wtedy pana poproszę, emocje opadną. 9 głosów za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została podjęta.